kartki, bo nie są w pełni sił w drużynie GKS-u, zaś Probierz, Kaundera, Czoto i Molek to nieobecni w drużynie Górnika. Efektowne wyjście obu zespołów, głównie za sprawą drużyny gospodarzy, która z flagami w barwach klubowych przychodzi na boisko. Śląskie derby. Piątkowy wieczór, mecz przy światłach. Myślę, że wspaniała atmosfera i duże emocje przy takiej oprawie. A obojętnie na jaką pozycję drużyny zajmują w tabeli, to zawsze jest wydarzenie na Śląsku i na pewno dzisiaj też możemy się spodziewać zaciętego meczu w wykonaniu obu zespołów. No nie wiem, czy te sztuczne ognie były przyszykowane w razie, gdyby nie było prądu i nie działały Jupitery, ale jest to szalenie efektowne. Oby cały efektowny był dzisiejszy mecz, który poprowadzi Piotr Kotos z Wrocławia. Pomagać mu będą Piotr Piejko i Andrzej Kotos. Sędzią technicznym jest Mariusz Kowalski, a delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Bruno Tomaszek, obserwatorem sędziego Zbigniew Przesmycki. Górnik w biało-niebieskich strojach, GKS w żółto-czarnych. Na tych flarach zrobiło się rzeczywiście trochę cieplej, bo piłkarze też dostosowali się do tego i grali w pełnym tempem. Zobaczymy, czyje osłabienia będą istotniejsze w tym meczu, bo jednak paru graczy istotnych dla obu zespołów nie ma w podstawowych składach. Na pewno, jeżeli chodzi o GKS, są to też określone ubytki, tak samo tutaj zespół Górnika. Jestem ciekawy, jak się będzie sprawował Oszar na prawej stronie, zastępując Michała Probierza, który jakby nie było, jest ważnym punktem drużyny Górnika Zabrze. Nie ma też Molka, ale myślę, że Tomek Brasan potrafi go zastąpić na tej stronie. Myślę, że na pewno ten mecz jest bardzo ważny dla GKS-u. Górnik też potrzebuje punktów przy tych nowych rozliczeniach, ale GKS, jak myśli o tym, żeby znaleźć się w pierwszej ósemce, musi ten mecz bezwzględnie wygrać i to jest na pewno tutaj i piłkarze, i działacze, i wszyscy kibice tutaj zdają sobie sprawę, że GKS-a musi włożyć w ten mecz bardzo, bardzo dużo wysiłku. Musi po prostu ten mecz wygrać, jak myśli o pierwszej ósemce. Jeśli GKS wygra dziś, za tydzień, będzie dopingował piłkarzy Górnika Zabrze, aby ci nie przegrali z Zagłębiem Lubin. Wówczas jeszcze jeszcze kandydatem jest Krzo do awansu do tej górnej połówki Mistrzostw Polski. Wówczas GKS ma szansę na to, aby zagrać w tej czołowej ósemce. Rozpoczną ten mecz gospodarze. Piotr Kotos za chwilę gwizdnie po raz pierwszy. Adam Bała i Tomasz Moskała już w środku boiska i za chwilę początek tego meczu. 13. kolejka Ekstraklasy. Już 7 goli padło w Lubinie, obyśmy tutaj mieli kilka następnych bramek. Analizowaliśmy tutaj z Michałem Probierzem przed meczem taki wykres, zestawienie statystyczne dotyczące tego, jak oba zespoły grają w zależności od fazy meczu. Jak się okazało, dla Górnika najgorsze jest pierwsze 15 minut. W środku Muszalik, Wiśniewski cały czas poza boiskiem, może to ułatwić przeprowadzenie ataku katowiczanom. Moskała, 1-0! Świetna akcja Tomasza Moskały. 23. minuta meczu, 5. gol tego piłkarza. A utarło się, że Moskała nie ma prawej nogi. Że to jest zawodnik wyłącznie lewonożny. Proszę zobaczyć, jaką piękną bramkę strzelił po pięknej akcji i to prawą nogą. Bardzo ładna bramka. Zaczęło się od pojedynku z Lekkim. Nadbieg Gierczak, potknął się. I później już Moskała mierzonym strzałem tuż przy słupku pokonał Bledzewskiego. To na pewno niefortunnie się przewrócił Piotruś Gierczak, uniemożliwiając interwencję Grzesiowi Lekkiemu. Myślę, że Grzesiu by wtedy miał możliwość zablokowania tego strzału. Ała, nie ma spalonego. Moskała przy linii bocznej, w środku Bała i Kubisz. Moskała w polu karnym i rzut karny. Protezję Lekkiego, czy Wiśniewski faulował Tomasza Moskałę? No to jest ciekawa sytuacja, czy był spalony, czy nie był spalony. No i z wysokości tutaj trybun. Trudno powiedzieć, czy Jacek zahaczył go ręką, czy nie. Wydaje się, że faulu nie było. Tak to wygląda przynajmniej z tej strony kamery, że faulu nie było.
był spalony czy nie, no to już jest inna sprawa, trzeba się było cofnąć troszeczkę, może jeszcze postaramy się to później rozstrzygnąć. Na razie wydaje się, że faulu Jacka Wiśniewskiego nie było. Ale jest rzut karny. Marek Kubisz kontra Andrzej Bledzewski. 65. minuta, szansa dla gospodarzy na zdobycie drugiego gola. Kubisz broni Bledzewski. A zatem jakby sprawiedliwie się stało, bo podkreślamy jeszcze raz naszym zdaniem, nie było rzutu karnego dla GKS. Trzeba powiedzieć, że pomyślałem, że trzeba strzelić. A to, że jest przyznany karny, dość wątpliwy trzeba powiedzieć karny, trzeba jeszcze go strzelić. Kubisz nonszalansko podszedł do tego stałego fragmentu gry, Andrzej Bledzewski no, obronił. A zatem wciąż 1-0. To się chyba dobrze stało dla widowiska, bo 2-0. Bardzo dobra obrona Andrzeja. Dla widowiska to chyba będzie lepiej, bo 2-0 praktycznie ustawiłoby mecz. A tak 1-0, jest jeszcze szansa nawet wygrać ten mecz przez piłkarzy Górnika Zabrze. Schnauzer, jeden z lepszych chyba teraz graczy w odbiorze piłki. No, Sadzawicki opuści boisko na kilka minut wcześniej, bo miał już żółtą kartkę, a za to zagranie wysoko uniesioną nogą dostał drugą żółtą, czyli przez ostatnie 3 minuty plus to, co doliczą sędziowie, GKS 10. No bo tutaj bezmyślny faul to nie kara. No, bezmyślny i bardzo niebezpieczny. Tak, bardzo niebezpieczny. Ktoś mógł spokojnie atakować piłkę głową. To nie może, nie może tak atakować. Nie mógł iść. I ostatnie szanse dla Górnika. Chyba przygotowuję. Z auto Wiśniewski 4 minuty dolicza sędzia do drugiej połowy meczu, a zatem jeszcze 3 minuty z sekundami pozostało do rozegrania. Za mocne podanie do Kąpały. Chyba przygotowane już sztuczne ognie na wypadek zwycięstwa gospodarzy. Zwycięstwa, które jeśli dojdzie do skutku, będzie, może być bardzo ważne. Zaczyna Lech. Kmietowicz. Wiśniewski. Lekki na prawą stronę. Stanisław Grubel. Świerczewski, ale wybija pod nogi Lekkiego. Janus. No. Szykuje się w tych ostatnich minutach obrażenie pola karnego GKS-u, ale Górnik, jeśli chce strzelić na bramkę Lecha, musi grać tutaj dokładniej, a szansa będzie na kontrę dla gospodarzy. Sam Kwietowicz. Zdecydował się przytrzymać piłkę, odegrać do Widucha. Gierczak. Pole karne biegają Kąpała i Bąk, do nich piłka jednak nie dochodzi, główkował Wysocki. No i nie podał Kmietowicz w stronę Bały, który ładnie mylił obronę, unikając pułapki offside'em. No to jeszcze szansa dla Górnika, 1,5 minuty. Lewą stroną Zabrzanie. Rasta. Środkowanie, pewnie zmusza Nikiel. No, trochę pasywnie prasnął. Jakby chciał przetrzymać piłkę. Górnik na to czasu nie ma. Ostatnia minuta meczu. Lekki do Kocyby. Radler. Kreszok na prawą stronę. Radler. Pole karne. Walczył Stanisław Grubel. Wybicie pod nogi Kocyby, Kocyba na lewo. Ambitnie Zabrzanie i niewiele brakowało. A Krasna
rywal doprowadziłby do wyrównania. Oczywiście. Część ludzi złapała się za głowę. Tomek uderzył z bardzo niewygodnej pozycji. Dużego kąta. Gdyby ta piłka trafiła światło bramki, może bylibyśmy świadkami wyrównującego gola. Adam Bała opuszcza boisko, w jego miejsce Grzegorz Opera i to już zmiana taktyczna, ostatnie sekundy, aby już dotrwać do końca. Górnik bliski był tego, czego dokonał w poprzednich meczach z GKS-em, ale dziś już chyba się nie uda, już nie starczy czasu. 94 minuty upłynęły, Piątko to spojrzał na zegarek, wznawia grę Piotr Lech. Jeszcze przeprowadzą akcję Zabrzanie. Pośliznął się Wierczak. Aut dla gospodarzy. Janus. Jeszcze przygotowany do wejścia Adam Giesa, a Janus za opóźnianie gry ukarany żółtą kartką przez sędziego. W takiej sytuacji chyba jeszcze kilkadziesiąt sekund potrwa ten mecz. Przygotowany jeszcze do wejścia Adam Giesa. Wejdzie za Muszalika. Muszalik przede wszystkim ma najdalej tutaj do strefy zmian z prawej pomocy. Na pewno jesteśmy świadkami dwóch taktycznych zmian. Chodzi o czas. Ale tak się robi. To już nic się nie wymyśli. 90 już szósta minuta rozpoczęła się w śląskich derby. Sędzia nie będzie miał wyboru, a tylko gwizdać, bo zmiany są zliczone w czas gry. On gwizdać koniec spotkania. Wchodzi na boisko Adam Giesa. Z autu Janus. Daleki wyrzut w stronę Oberaja. No i stało się. Zakończył mecz Piotr Kotos. GKS zwycięża Górnika 1-0. Decydowała akcja z 23 minuty, którą zakończył celnym strzałem Tomasz Moskała. 18 punktów mają katowiczanie. Wyprzedzają Zagłębie w tabeli. Awansują na czwarte miejsce. No i teraz będą dopingować Górnika za tydzień w meczu Zabrzan z Zagłębiem Lubin. Bo jeśli Lubinianie nie wygrają z Górnikiem, to GKS zwiększy swoje szanse na to, aby znaleźć się w czołowej ósemce. I posłuchajmy wywiadu z trenerem zwycięskiego zespołu, Januszem Białkiem. Panie trenerze, kiedy ostatnio przeżył pan takie nerwy, jak dziś w końcu z tego spotkania? No w zasadzie cały czas, całą rundę mamy taką nerwową, bo nieźle gramy, natomiast nie zawsze te wyniki odzwierciedlają nasze zdobycze punktowe. W dniu dzisiejszym widać było, że zawodnicy są bardzo skoncentrowani, chyba za bardzo. I po uzyskaniu tej bramki nastawiliśmy się tak już chyba podświadomie na dowiezienie tego wyniku, pilnowanie tego wyniku. Najważniejsze, że się udało, ja absolutnie nie mam za to do zawodników żadnej pretensji. Wykonali plan, osiągnęli cel i myślę, że należą mi się słowa pochwały. Chyba żal panu tego niewykorzystanego rzutu karnego, ale z drugiej strony, jak pan to widział z ławki rezerwowych, był rzut karny? To znaczy, trudno mi cokolwiek powiedzieć w tej chwili, bo emocje, bo walka. Najważniejsze, ja nie mam do nikogo pretensji, najważniejsze, że odciągnęliśmy cel, czyli zwycięstwo nad Górnikiem. Panie trenerze, czy z tą grą GKS Katowice jest w stanie pokonać Wisłę Kraków i czy z tą grą Górnik Zabrze jest w stanie zatrzymać Zagłębie Lubin? Proszę pana, my dzisiaj graliśmy bez trzech podstawowych zawodników i to z linii pomocy, która ma w każdym zespole podstawowe znaczenie i tacy zawodnicy jak Gajtkowski.